Leci. Leci. Tu. Na pewno? Tak. Dobry wieczór. Nie, dzień dobry. Musi być obraz. Rafał kupił, nabył. Specjalnie obraz. Na tę imprezę. Będzie jak w wiadomościach telewizyjnych. Ale nie wiadomo co. Kontynenty z tyłu. Nie. Tak, zostaw. Bo ja nie będę poznawać tych chwil. Nie, o tak, o tako. Ale nie, wiadomo, że Afryka. Tak dobra. Jakby Afryka była najważniejsza. No bo Afryka jest najważniejsza. No niech będzie. Niektórzy tak mówią. Nie. No dobrze. Nie. Spokojnie. Dobra, to pół filmu Europa będzie tak, pół filmu Europa będzie tak. No. Pokłócili się o sprawy światowe. Nie. Ile dałeś za ten obraz? 3 złote. No to możemy go spalić. Możemy go zniszczyć nawet. Ale część po co? Produkcji ale filmowej. Ale jest pytanie, po co? Właściwie nie ma sensu. No właśnie, nie ma sensu. Nie, jak on jest taki kawa z mlekiem, nie? Nie mogę się opierać. Chcesz opierać się o niego? Nie, chcę się opierać o kawę. A tu dziura jest. Tak, zrobiłem dziurę właśnie. Chyba dlatego 3 zł kosztował. Nie, ja zrobiłem tą dziurę, on był cały jeszcze, wiesz. Może taką kafejkę zrób, no i to, wiesz. Kawa że... z mlekiem. Nie, bo to kawa z mlekiem, że kawa, nie? Dobrze, nie poświęcajmy temu obrazu, temu obrazu. To jest, słuchaj, więcej mapa niż po prostu, tak. Mapa. Mapa tam części świata. Tylko Afryka jakoś jest nieproporcjonalnie duża, wielka. To możemy porozmawiać o emigrantach. Widzisz, to zagrożenie idzie. No tak. Ci ludzie tam jest... Południa. Miliard pewnie Afrykańczyków i oni chcieliby do ciepłych krajów. Znaczy nie, zimnie. Chcieli do ciepłych gospodarczo. Ja nie wiem, czy gospodarczo my jesteśmy ciepli. Nie no, krąży ten mem właśnie, że wiesz, że na świecie jest 50 krajów islamskich i żaden nie przyjmuje uchodźców islamskich. Wszyscy uchodźcy islamscy, nie wiadomo czemu, chcą do krajów chrześcijańskich, a no Niemcy, słuchaj, Francja. A oglądałeś film Dziewczyny z Dubaju? Nie, jeszcze nie oglądałem. A ja oglądałem. No, jak wrażenie? Byłem. Słuchaj, powiem ci, że jak na polski film, no. A polskie filmy z reguły to dno. Zgadza się. Po prostu. Nie da się tego oglądać. Nie wiem dlaczego, no, ale te, są po prostu. Te nowe, bo te tak. Za komuny jeszcze mieli takiego, coś no. Tam te filmy miały. Że możesz to oglądać. A no, tak. No. Nie wszystkie wiadomo, ale tak. Większość miała jakoś jakiś sens. No. A te już w latach 90. Właśnie przez tę niby tą... Ciężko to się ogląda. 30, to są pasztety. Nie do oglądania, one są nieoglądalne. To są takie, wiesz, pasztety z przeważającą ilością celulozy. Ale powiem ci szczerze, właśnie filmy na przykład Wegi, jak te różne pitbule i tak dalej. Bardzo słabo. Słabo, moim zdaniem, właśnie. Słabo. Ludzie to oglądają, a to jest takie... To, wiesz co? Taka zżyna, taka kopia, wiesz, z filmów zachodu. I to, słaby, i to słaby. Słaba kopia. Nie, i to słabych. Zżyna ze słabych filmów. Słaba zżyna ze słabych filmów. Tak, jeszcze pogorszona kopia wersja kopii. Czegoś słabego. Kserokopii. Ale to... On próbuje, wiesz, tymi wulgaryzmami szokować widzów, jakimiś tymi scenami brutalności. Poziom to taki. To jest nudajek. Poziom bez poziomu. Tak. Bez nadzieja. Siedzisz i się nudzisz po prostu, nie? Nie, tak to naprawdę. Tak, to jest... Dla takich prymitywnych ludzi, którym dużo nie trzeba. To teraz a propos prymitywnych ludzi i Kononowicza kanałów różnych, wiesz, nie wiem, jest taki kanał Papa Smurfik chyba. No. I tam jest, wiesz, że chodzi chłopak w wełku na taką melinę, gdzie tam, wiesz, po prostu stary opuszczony dom, bez drzwi, bez okien, nie? No. I tam mieszkają bezdomni, którzy piją, nie? No tak. No i on kręci, wiesz, jakieś pół godziny, takie dłużyzny straszne, że oni tam siedzą, wiesz, tam śmieci, mnóstwo butelek. Nie? No tak, tak. Takie, wiesz, takie życie Emanelii. Tak, życie Emanelii.pl. Tak. I co? I nic. I bardzo ma 100 tysięcy chyba subskrypcji. A co, ludzie chcą to oglądać. Ja się właśnie dziwię, wiesz, czemu zwykli, normalni ludzie, co oni widzą, wiesz, no, może to nie są. Może to nie są zwykli i może nie, nie wiem, są wcale normalni. Ja obejrzałem 15 minut, a on tych filmów ma tam nawalone, wiesz, od groma. Patrzę, że wszystko to jest toczka w toczkę, wiesz, mniej więcej to samo wszystko. Pomyślałem, po co ja mam tracić swoje życie na, wiesz, oglądanie godzinnych, wielogodzinnych tekstów w stylu, wiesz, tam, ej, posprzątacie te butelki. Podaj butelkę. Nie.
No. Ja wam kupię worki, posprzątajcie te butelki, nie? No. A co wy tu gotujecie, nie? A aha, tu mamy ognisko, tu są mięso gotowane, czy no, coś tam, wiesz. Wiesz, życzliwe kole. Idziecie dzisiaj gdzieś do no. Biedronki? No, no, no. Tak, no. I ty wiesz, życie po prostu. Proza życia jest zachwyca. Pasjonujące życie. Zachwyca. Niespodziewane zwroty akcji. Idę do kibla. Masz papier? Nie ma, papier się skończył. O, to wiesz, takie dylematy. Gazetę podaj, wiesz. A niektórzy, wiesz, muszą oglądać to na ekranie, bo nie wierzą, że tak może być. Może nie, może ludzie to traktują, wiesz, jak odskocznie od swojego życia na przykład, że wiesz, patrzą. No, no zawsze może być gorzej. Tak można żyć? Zawsze no, może być gorzej. To ja mam lepiej jednak, tak. Mimo wszystko mam lepiej, nie? No. No tak. Słuchaj, czyli ksiądz Konkol umarł. Ja się pytam, bo widziałem w gazetach zdjęcie współczesnej i w porannej te same zdjęcie. No, bo to ta sama gazeta. Tak, tylko naprawdę ta sama gazeta. Dwie nazwy. I ten sam artykuł, wiesz? A tak. No, ta sama osoba pisała i tak dalej. Ten sam redaktor naczelny. Już nie atakowali go, tylko że on tam tak, wiesz co, w dyskusji na forum tak właśnie było nawet napisane, no. Bo to naczelny nowy Adam Jakuć jest i ktoś mu tam wytknął, że o, teraz no. Tak płaczecie, że ojciec ksiądz Edward umarł Konkol, a wcześniej kto by tak obsmarował. Miesiąc wcześniej, nie? To była świeża sprawa. To była świeża sprawa. To niedawno nagrywaliśmy, miesiąc temu. Ty mi mówisz i ja mówię murem za Edwardem. Za Edwardem. Mieliśmy robić jakąś imprezę, koncert, tak. To no, on miał 62 lata, wiesz? 62 lata, młody człowiek. To nie jest człowiek, nawet czas na umieranie. Nie osiągnął wieku emerytalnego, 65 lat. Nigdy nie osiągnie. No już nie ma szans. Nie ma szans. Ale wiesz co, w ogóle absurdy. Absurdalny zarzut tych... To nawet nie jest zarzut do dzisiaj właśnie, wiesz? To nie jest zarzut. Bo jemu żadna prokuratura, policja, żadne postępowanie nie prowadziła. Sam tam było napisane, że toczy się postępowanie wyjaśniające kościelne. Kościelne. Bo został oskarżony przez kobiety jakieś tam, że zachowywał się wobec nich w sposób zanadto frywolny. Czyli na przykład... Nie wiesz, ja nie chcę wnikać, bo ja nie wiem, może te kobiety są poszkodowane, może one naprawdę coś tam robią takiego, nie? Ale cały czas mówię, no, ja na przykład... W ogóle jak taka informacja dotarła do gazety? No, myślę, że te kobiety kobiety musiały pobiegły do gazety. No właśnie. I chciały pewnie nagłośnić. Nagłośnić. Myślę, że tak. Zastanawiam się dlaczego, bo ja takie same rzeczy słyszałem od pracownic Muzeum Podlaskiego, o dyrektorze Lechowskim, który został zwolniony z pracy. I o tym na przykład te gazety nie chciały pisać. Nie? A tam pracownicy skarżyły się. I sam nawet byłem świadkiem, że dyrektor opowiadał takie dowcipy wobec kobiet, które powiedzmy mogą być uznane dzisiaj za seksistowskie, tak bym to określił. Taki rubaszny humor. Rubaszny humor, że tak powiem. Ale wiesz co? Ale na przykład w dzisiejszych czasach kobiety mogą powiedzieć, że czuły się niezręcznie. Źle. No. Tak. W towarzystwie szefa. Tak, tak. Który opowiadał taki kawałek, bo je to stawiało w takiej niezręcznej sytuacji. Tak, tak jest. Ale wiesz co? Ja dzisiaj właśnie opowiadałem na znajomych, że zmarł ksiądz Konkol. Tak. I do mnie, słuchaj, gość mówi taki tekst, o, to ten, co małe dzieci lubił. O, wiesz? Bo to wiesz, bo to już myślę, że to się tak, już a ja mówię, zaraz, gazety pisały o kobietach, a nie o małych dzieciach, tak, nie? Tak. Ale już przybiło się do świadomości ludzkiej, że to był pedofil. To jest schemat, kalka, wiesz, bo przecież ksiądz ostatnio taki znany, ksiądz oskarżany pedofil, nie? O pedofilię, to był ksiądz Jankowski z Gdańska.
Tak. Kapela niby Solidarności, że TVN jak umarł, to nagle się okazało, że znalazły się dzieci, dziś już dorosłe. Dorosli faceci. Tam jedna kobieta z Australii na przykład, ale różne rzeczy, że jak była mała, to... To trochę jest też niezręczna sytuacja, bo ten człowiek już nie żyje i nie może się obronić. I dlaczego, nie wiem, dlaczego po śmierci i to parę lat dobrych, bo on dawno umarł już, w 2010 czy 2011 tam roku, 10 lat temu. Tak. Więc takie rzeczy typu właśnie, widzisz, mówi to się najlepsze, bo coś tam to, i nagle oni to, mówią, to ten, co lubi dzieci, nie? Z TVN-em, bo przecież TVN, to ten Sykielski chyba kręcił film na ten temat. Tak. Nakręcił, że tam dwóch czy trzech facetów w nocy postanowiło przy pomocy lin przewrócić pomnik. Tak, tak, tak. Było i on akurat, jak to w tym kawale było, to kodowcy. Przechodził z tragarzami, to on akurat dziwnym, bo potem mówił, że przypadkiem przychodziłem z kamerą w nocy o którejś tam. O trzeciej i nocy. Latałem, i to mi się nagrało się. I nagrało mi się to. Bo bardzo często... Bo zadzwonili i powiedzieli, na pewno słuchaj, przyjdź. Bo bardzo często jestem w nocy, robię spacery po Gdańsku. Z kamerą. Mieszkając w Warszawie. Tak, z kamerą. Kiedy Rafale, ile razy... Po prostu noszę ją w kieszeni. Tak? Nie, ile razy robiłeś spacer po Gdańsku w ostatnim miesiącu? Nie byłem tam co najmniej z 20 lat. A dlaczego ten pan akord był? I akord tak mu się przydarzyło. Zabłądził. Przydarzyło mu się taka jeszcze tą kamerę ze statywem wziął. Na pewno i z ekipą jeszcze dźwiękowca. Stabilizatorem. Na oświetleniowca. Oni wszyscy przypadkiem tam przychodzili. I bufet cały. Wiesz, bo jak kręci się jakieś filmy, to jest taki bus z bufetem. Tak. I tam można bigos zjeść, gruchówkę. I wiesz, żeby nie zmarznąć. A propos, przypomniałeś mi temat, słuchaj, bo jest ta kolonopedia cała, wiesz, gdzie bzdury piszą właśnie kolonowicze. No właśnie, miałem cię podpytać o różne takie szczegóły, na przykład fakty. No. Słuchaj, zaraz będziemy czytać w ogóle, zrobimy odcinek na temat, na przykład co oni o tobie piszą, czy tam coś takiego. Oni, czyli kto? No właśnie nieznani sprawcy. To jest oni. W ogóle jak, kto prowadzi? Wstydzą się, nie pokazują. To coś, to my będziemy czytali. Ale wiesz kogoś, co? My tak kto naprawdę, nie istnieje? Słuchaj, my jesteśmy osobami, które coś wiedzą na ten temat, więc możemy coś opowiedzieć. Jak mi się przypomniało właśnie a propos, jak to bardziej Oskara trzeba by pewnie pytać. Czekaj, czyli już sugerujesz, że tam nie ma zbyt dużo prawdy. Właśnie na przykład na temat filmu Ciacho, jak Kononowicz kręcił, tak, to coś tam chyba był jakiś wpis taki, że on chyba Wega kręcił. Że on ukradł dwie butelki wódki z planu filmowego i zgrzewkę jeszcze soku czy czegoś. Aha. Kononowicz, bo tak a propos tego busa, co ty powiedziałeś. No. Więc tak mi się jakoś przypomniało. Aha. A kto tak stwierdził? No tam ci nieznani sprawcy. Bzdura. A ty coś wiesz na ten temat, czy Oskara trzeba by pytać? Słuchaj, ja tam byłem. Ty tam byłeś? Ja tam byłem. No to wiesz. Z Oskarem się spotkałem, z Kononowiczem się spotkałem. Tak. Byłem przy kręceniu tej sceny. O. Tak, dokładnie tak. No. I jedyne, co pamiętam, no z tym... Na Łaszyńskim się spotkałem. Tak. On do mnie, wiesz, cześć i tak dalej. Ja myślę, bo to jest toku chłopie. Tak, ja myślę, kto to jest. Ja się z nim uczyłem w jednej klasie w liceum. O, widzisz. I on do mnie normalnie, że mnie zna. Ja myślę, kurde, ale tu się okazuje, że on metalem był. Tak. Miał długie włosy. Na początku nad z Jarkiem Papajem. A długie włosy miał. No, a tu miał, wiesz, krótkie. Ja może go znałem, rozumiesz? Tak. Ale kto kogo pytał o nazwisko, wiesz, i tak dalej. Tam na koncertach może się widzieliśmy, wiesz, dużo ludzi się widziało tam. No ale on tam, wiesz, cześć, tego, to.
I później się okazuje, że on jest jakimś znanym aktorem całkiem, wiesz? On jest naprawdę... Co zdjęcie? Ale zdjęcie to mu dali, dobra. No, to jest właśnie tak. Masakra. Słuchaj, no i Małoszyński. O, napisali tak. Białystok. No. Kradzież z grzewki napoju i dwóch butelek wódki z planu filmu Ciacho. Kłamstwo. Wódki... Nie kradł. Kanonariusz wódkę? Nie było wódki. To szum nie pijący od malenka. Nie było wódki. Na planie filmowym to się tak wydaje. No. By nie szło kręcić filmu. Ale zresztą on nie musiał kraść, bo on miał za darmo. Jaka kradzież? No tak. Przecież on tam w ramach, że tak powiem, pracy, pracodawca zapewnia tobie napoje. Jeden z producentów wspominał po latach, piszą anonimowi frajerze spod bramki, że potrzebne było 5-6 dubli, ponieważ Knur nie potrafił nauczyć się krótkiego tekstu, w związku z czym musiał improwizować. Na zakończenie zdjęć zdołał ukraść cały karton napoju jabłkowego i dwie butelki wódki, które schował do plecaka i zabrał ze sobą do Białegostoku. Bo oni go nie lubią. Słuchaj. I oni go wyzywają. A dlaczego Krzysiek na to pozwala? A co on ma do gadania w sumie, wiesz? YouTube też się z niego śmieje. Od roku jest ten film, że zmarł po godzinnej reanimacji. No, no jest? Oczywiście, mój kolega zgłosił, ten Sławek, który z Jackiem kręcą te filmy. No. Na tym najbardziej popularnym kanale Mleczny Człowiek. Aha. Oni to zgłosili, że film jest nieprawdziwy. No. I YouTube odpisał, że nie usuną tego filmu, bo film, który kłamie, że Komnowicz zmarł rok temu po godzinnej reanimacji, zdaniem YouTube'a, nie narusza żadnych zasad YouTube'a. Dziwne, nie? To kłamstwo jest. No. Kłamstwo, ale... Na premierze filmu piosenkarka Natalia Lesz taka miała zaszczyt doświadczyć bliskości prezydenckiego brudu spod paznokci. A wiesz coś o tym meczu Legii na przykład? Bo też tu twój, jak Legia zaprosiła Koronowicza. No to co? Pisze na przykład, jego obecność miała być formą protestu przeciwko zamykaniu stadionów piłkarskich. W maju 2011 roku Koronowicz był gościem ultrasów Legii Warszawa na meczu przeciwko Wiśle Kraków, w którym kierował dopingiem link do filmu jest jakiegoś na tak zwanym gnieździe. No, ja powiem, że Koronowicz normalnie brał prysznic. Tak. Oni go wykąpali. No. O. Brał prysznic. Nie chcieli, żeby śmierdział, tak? U samego starucha. O cholera. Szefa... Wiem, tego, którego potem Tusk wsadził do więzienia. Tak. I tam właśnie Krzysiek szedł z jakąś kozą. Tak. I oni krzyczeli coś na Tuska. To było takie antytuskowe. Ale mi się wydaje, że oni chcieli po prostu poniżyć w ten sposób Jagiellonię, bo zaprosili Kononowicza, symbol Białegostoku, na mecz Legii właśnie, prowadzili go z tą kozą, która chyba była maskotką Legii. I Kononowicz też był taką maskotką. Nie, powiem ci, że... Słyszałem potem, że Kononowicz bał się podobno, wiesz, pokazywać na mieście, bo Jagiellonii mieli pretensje o to, że dał się zaprosić kibicom Legii, bo wiesz, że jest odwieczna wojna pomiędzy kibicami Jagiellonii. Tak, Legii. Ale tak. To nie. No. Kibice zarówno Legii, których znam osobiście, jak i kibice Jagiellonii, których znam osobiście i sam jestem kibicem Jagiellonii, no bo nie mogę być innym kibicem jak Jagiellonii. W Białymstoku mieszkając, tak. No, chcąc, nie chcąc. No. Więc wiesz, kibice Jagiellonii wiedzą, że Kononowicz to Kononowicz. I od Kononowicza nie ma co wymagać za wiele. Tak. To samo wiedzą kibice Legii i on jest naprawdę traktowany z przymrużeniem oka. No. Ale powiem ci, że właśnie to z tą Legią, to tak wyszło z nienacka i oni tam, to była jakaś robota Gazety Polskiej, wiesz? O. Tak, Gazety Polskiej, tych środowisk pisowskich. Tak. Gazety Niezależnej. Oni to jakoś tak, ja się w sumie przez zaskoczenie dowiedziałem, wiesz? Później Krzysiek mi pokazywał te wszystkie koszulki. O Boże, ile on tam tego miał. Nadawali mu prezentów, naprawdę w
porządku. W porządku, w porządku akcja. Nie mam pretensji nawet, bo chcieli go wykorzystać politycznie po prostu i medialnie, no i wykorzystali, ale tyle prezentów, ile on od nich dostał. Znaczy, jeżeli go chcieli wykorzystać przeciwko Tuskowi, to bardzo pewnie nie miał nic przeciwko. Nie, nie miał. No on do dzisiaj Tuska nie lubi. Nie lubi. No i ja mu daję błogosławieństwo, no bo my nie lubimy ogólnie Tuska. Ale no tam nie było takiego, że on tam zapisał, tylko tam no był na tym meczu Legii, no i co? No i był. Ale to tylko pokazuje, że Krzysztof Kononowicz jest gwiazdą nie tylko Białegostoku, ale całej Polski. No, oczywiście, jak już Legia po niego sięga, to nie jest minus dla nas z Białegostoku, że o Kononowicz. Tylko to jest plus, bo może niewielu z was wie, że Legia jest to zespół ze stolicy naszego kraju, naszego państwa. Ale wiesz co, dzisiaj więc nawet czytałem. To jest prestiżowa sprawa. W Super Expressie, że była taka afera, bo po ostatnim meczu Legii, gdzie tam Legia spadła na dół tabeli, grupa kibiców zasłyszałem dzisiaj autokar. I dali wpierdol dla piłkarzy. Ukarali za słabe występy. Ale ja w tym się doszukuję, wiesz co, że ten trener to może zlecił. Zaaranżował taką sytuację? No co? A gram ciebie, może chciał zdyscyplinować swoich zawodników. Tak. I powiedział, rękami kibiców. Nie mam nad wami kontroli, nie? Nic nie mogłem zrobić, a zobaczcie, jak źle wygrać, nie słuchajcie cię. Chłopaki, tak. To słuchaj. Grajcie tak dalej, to zobaczycie. To zobaczycie, co wam prosiłem, grajcie lepiej. Jest wychowawczo. Tak, no. Ja na przykład na jego dyscyplinująco. Ja na jego miejscu, a ty myślisz, że co? Oni nie mają... słuchaj. Nie, w interesie na pewno trenera i władz klubu jest, żeby oni grali lepiej. Słuchaj. Żeby mieli lepsze wyniki, więc ja ci powiem. Zachęty finansowe nie działają, prośby, groźby nie działały, to może chwycili się ostatni deski ratunku. Ja ci powiem inaczej. Ja uważam, jest moja teoria, że władze klubu kontrolują, mają kontakt. Władze klubu ściśle współpracują z tak zwanymi przywódcami tej żlety, czyli najbardziej radykalnych. Tak. Na przykład zatrudniali w takim sklepie sportowym właśnie szefów. Ale ty mówisz o Legii? O Białymstoku mówię, że ja wiem to. Ale żleta to jest w Warszawie. Znaczy to się mówi, wiesz, żleta o tych takich najbardziej ultrasów. Radykalnych ultras. Tak, ale nie, powiem. Tak. Oni mają z nimi kontakt i to bliski. Bliski, tak. Bardzo bliski. Ja pamiętam, że było spotkanie, słuchaj, zarządu Jagiellonii Białystok, zarządu i tam była strona kibiców potrzebna. Tak. I tą stronę kibiców zapewniał kolega Herbert, szef skinheadów białostockich. Jasne. I oni współpracowali. Ale uważaj. Tak. Ja mam taką brutalną wizję, niestety ona jest brutalna i tak jest, że słuchajcie, tych kibiców tak zwanych krewkich, co biją i nie tylko, no to kontroluje policja i wręcz tworzy te bojówki policja. Ja myślę, że oni w ogóle są kontrolowani. Tak mówisz przez. Na przykład ja słyszałem, że wszystkie, bo wiesz, kibice organizują na przykład te wyjazdy, nie? Pociągami czy autokarami i to było w ścisłej współpracy właśnie. Dokładnie, kto płaci. Kto sponsorował na przykład właśnie te wyjazdy. Kto? To było przy kontroli policyjnej służb tak zwanych. I na przykład ja myślę, że policja dobrze wiedziała, że. Trener poprosił. Tam było napisane w tym artykule coś takiego, że autokar z piłkarzami jechał do centrum jakiegoś tam treningowego z ochroną policji. Z ochroną policji. A czemu?
No bo się bali ataku kibiców. Dlaczego się bali? Jakim cudem przy tej ochronie policji właśnie autokar się zatrzymał? Może dlatego. I kibice wsiedli przed nimi tylnymi drzwiami? Może robili co chcieli? Może dla policja stała i się patrzyła? Może dlatego się to udało, bo tam policja była. Gdyby policji nie było, by się to nie udało. Ja myślę, że to jest ustawka policyjna. Policja, ale wiesz, to jest tak wychowawcze, to akurat było dobre, bo każdy powie, tam należało im się, tyle zarabiają i nie chcą grać. Nie chce im się grać dobrze nawet, no tak. No, więc no, służby czasami robią coś pozytywnego, no bo oczywiście sprawcy są nieosiągalni, tak? No właśnie zobaczymy, jak to się skończy na przykład, nie? Czy ktoś zostanie za to ukarany? No właśnie. No bo to tak dziwnie jest napisane, że tam jeden piłkarz dwa dni spędził na łóżku w szpitalu. Drugi tak. Ale to zaraz, jak ktoś kogoś powie. No właśnie. To już normalnie jest tak, że się robi za to sprawę, są jakieś wyroki, tak, za pobicie. A to tak jak gdyby... Nie było kamer? Nikt nie wie, kto to zrobił? Jak? A skąd oni wiedzą, że to byli sprawcy? No właśnie, skąd oni wiedzą, że to byli kibice? Na oczach policji? No właśnie. I nie, policja nie aresztowała ani jednego? Ani jednego? Właśnie. Jednego by przycisnęli, to by wysypał wszystko, kolegów. Wszystko by wiedzieli. Jakby chcieli, pewnie już by było, że już napisali, że już ukarani wyroki. Ale wiesz, na jakiej to zasadzie działa? No. To działa na tej samej zasadzie, co 13 grudnia wczoraj był. O. No już przedwczoraj, nie? Tak. Rocznica stanu wojennego. Mhm. Rafale. Tak. Jaka jest twoja teoria na temat stanu wojennego? Co to było, dlaczego było, po co było? Słuchaj, czytałem w Angorze w poniedziałek felieton Korwina Mikke, który napisał o Michniku. Tak. Z kolei zarzucił mu tak, że Michnik się obraża, jak się mówi, że jest Żydem. No. A przecież w 1984 roku przyjął tytuł jakiś tam najważniejszego Żyda w Polsce. O, I że ściskał się z generałem Jaruzelskim Michnik, kiedy Korwin-Mikke ostrzegał, że Jaruzelski nie powinien przyjmować Rothschilda w Warszawie i brać od nich kredytów. No. Bo kredyty doprowadzą do upadku kraju. Tak. No. A Jaruzelski nie posłuchał, posłuchał Michnika, wziął te kredyty i od tamtej pory Polska ci powiem, to ty już mówisz od 1984 roku, a ja ci powiem... Czy mi się wydaje właśnie, że zacząłem myśleć, przecież to już Gierek brał te kredyty tak, i miał je spłacać. Gierek tylko, spłacił. Wiesz co, nie do końca, bo pamiętam pomysł, że na przykład on będzie produkować duże Fiaty i sprzedawać je na Zachodzie, gdzie ich nikt nie chciał kupować, bo akurat na Zachodzie one były przestarzałe, czy małe Fiaty. Ale słuchaj... Albo na przykład produkowaliśmy telefony, wiem, bo mam rodzinę w Radomiu, tam produkowali telefony, myśmy produkowali telefony z tarczą. Tak. Gdzie pamiętasz, potem był zalew z Tajwanu telefonów już z klawiszami. Tak. Nie mówię o stacjonarnych telefonach, bo to jeszcze były te czasy, że nie było komórkowych. I tak dalej, i tak dalej. Myśmy produkowali maszyny do pisania w Radomiu, w Łuczniku i karabiny przy okazji, nie? A już ludzie wtedy produkowali komputery. Tak. Więc myśmy, wszystko to, co Gierek, wiesz, telewizory tak samo, nie wiem, wiesz, nasze telewizory GZ-u w Białymstoku produkowane były pewnie już przestarzałe w porównaniu do zachodnich, nie? Nie, no. Ja ci powiem tak, powiem ci, jak ja to widzę, tak, bo ty to tak widzisz, a ja widzę to troszeczkę inaczej. Ja widzę to tak, że lata 70. były, jakby to powiedzieć, mlekiem i miodem płynące. Był taki dla Polski czas, dopóki właśnie Jaruzelski nie obalił Gierka. Właśnie, zaczekaj. Tak. I Gierek wziął te pożyczki, ale wiesz o tym, że teraz Tusk, Platforma, o wiele większe pożyczki wzięły, zresztą PiS też, to w ogóle nie do porównania. Tak. To i w ogóle nie możemy... Pisał, że wtedy to było 50 miliardów dolarów, teraz jest 500 miliardów. Wtedy się wszyscy podniecali,
A teraz w ogóle mówi tak. Kredyt, no i co z tego? Nikogo to nie obchodzi. Truskolaski to samo zawsze mówią. Ale co z tego, że trzeba się zadłużać, bo to przynajmniej coś zbudujemy. Kiedyś to ludzi, bo ojej, zadłużenie. Słuchajcie, Zagierka, Polska kwitła, przemysłu, coś, fabryki, wszystko ruszyło naprawdę mocno. Dowodem na to jest dworzec centralny, który do dzisiaj stoi. No jest, to jest. Prawda. A chyba dworzec centralny, tylko dworzec centralny został, bo wszystko, co Gierek zrobił, zostało zniszczone w latach 90. Gdy już po okrągłym stole Jaruzelski był, powiem ci, zdrajcą najgorszym, bo on... to była akcja, to nie było, że to Jaruzelski, jedna osoba i tak dalej, ale oni mieli za zadanie zohydzić PRL dla ludzi i świata. To był taki chytry plan, moim zdaniem, to jest moje zdanie. Gierka w ogóle tam pobili chyba nawet, wiesz? Jakoś można powiedzieć... że go zamknęli, tak wiesz, wyizolowali go, żeby nie mógł przeszkodzić w przejęciu władzy. Ja słyszałem, czekaj. Mogli go trzymać w areszcie domowym, tak zwanym. No. Ja słyszałem coś, że chyba Gomułkę pobili. Czy Gomułkę, czy Gierka. Wiem, że coś tam był nie halo i Jaruzelski był w tym właśnie... W tym zamieszaniu. Tak, halo? Stan wojenny był po to. Tak. No na razie. Zrobiony, żeby... W ogóle uważaj. Tak. Teraz najważniejsze, co sobie powiem. Słucham. Jan Paweł II, papież. Tak. Polak niby. Tak. Ale nie do końca, bo... Wielki aktor też przy okazji. Aktor i tak dalej. On w 79 roku powiedział takie słowa. Niech wstąpi duch twój i odnowi ziemię. Tak. Tą ziemię. I to był sygnał. Umówiony, tak. Dogadany z Wojtyłą, całej tej akcji. Oni wtedy po prostu, zobacz, komunistyczna, ateistyczna Polska. Tak. W zamierzeniu. Wojskowi, milicjanci mieli zakaz w ogóle zbliżania się do kościoła, chrzty. Ty jesteś tego dobrym przykładem. Żeby pójść pochwal do pierwszej komunii, tak, to nie mogłem tego zrobić w Białymstoku. Bo tata był wojskowym. I ktoś by to zobaczył. Ktoś mógłby to zobaczyć dokładnie. Źle. Więc...